Na stacji lokomotywa, jak żywcem wzięta z wiersza Tuwima. Niezwykły pociąg wyruszył dziś z Opola do Tarnowskich Gór. Skład w stylu retro przejechał tę trasę z okazji 150-lecia stacji w Tarnowskich Górach. Mimo brzydkiej pogody podróżni dopisali. Pociąg nadzwyczajny. Pod taką nazwą ten skład retro widniał w dzisiejszym rozkładzie jazdy. Trzy wagony doczepiono do lokomotywy, tak ciężkiej i ogromnej jak z wiersza Tuwima. Jak na pociąg z tradycjami przystało, ruszył punktualnie o 9:17. Mimo kiepskiej pogody takiej gratki entuzjaści kolei żelaznej przepuścić po prostu nie mogli. Jak tylko w okolicy jest coś związanego z koleją, to jeździmy, bo to jest jedna okazja przejścia pociągiem, no bo na co dzień się jeździ samochodem, wiadomo. Niektórzy, żeby zdążyć na pociąg retro, wstali dziś bladym świtem. Pobudka, godzina 5:50, odjazd z Kruszborka. Około godziny przed 7:00 byliśmy tutaj w Opolu, z kolegą właśnie przyjechaliśmy. Przejazd był bezpłatny, ale nie bez biletu. Te wręczano dzisiaj podróżnym, bo w pociągu porządek musi być, a dbali o niego jak zwykle konduktorzy. Pasażerowie, którzy przychodzą na pociągi retro, jeździć pociągami retro, oni je kochają. W składzie retro prawdziwym unikatem był ten niemiecki parowóz, zbudowany w czasie wojny i na potrzeby armii. On jest uproszczony. W nim brakuje bardzo wielu, kilka tysięcy elementów dosłownie. Parowóz składa się mimo, wydaje się, że to jest taka jedna bryła, ale składa się z kilku tysięcy elementów i to była wersja uproszczona, bo one były budowane przez Niemców na podbój frontu wschodniego. Tu, po Sowskiem, pociąg retro miał tylko przystanek. Swoją podróż zakończył w Tarnowskich Górach, stacji o 150-letniej tradycji.